Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj pokażę Wam, jak robiłem nasz taras, więc zróbcie sobie kawkę i zaczynamy. Pierwsza rzecz, to musieliśmy posprzątać sobie cały plac pod tarasem, z tego względu, że tutaj było składowisko różnych rzeczy. I takie miejsce, gdzie odkładaliśmy wszystkie rzeczy, które były niepotrzebne, bo tutaj ich nie widać, były za domem, więc to było najlepsze miejsce dla nich, ale przyszedł czas, aby to wszystko usprzątnąć. Zabieramy się za ogarnienie tutaj miejsca, gdzie ma być taras, tylko tutaj było masa różnych rzeczy. Zabieramy stamtąd drewno, już pozbieraliśmy tutaj zbiornik z wodą, który stwierdziliśmy, że wykorzystamy jako dodatkowy zbiornik z wodą. Świetnie. Brawo! Tam! Wysoko! Świetnie! Uważaj z tyłu! Po wysprzątaniu miejsca pod tarasem zamówiłem bloczki betonowe, na których to wszystko stawiałem, cały taras. Bloczków zamówiłem 180. Ich trochę więcej niż potrzebowałem, ale nie wiedziałem jeszcze, jaka wysokość mi dokładnie wyjdzie, aby zrównać się z naszym aktualnym tarasem. Nie chciałem korzystać z rur, bo bym musiał wypożyczać nawiertnicę. Wyszłoby mi to po prostu drożej i więcej pracy musiałbym w to włożyć, bo każdą z tych rur musiałbym zalać betonem, a tego by na pewno mnóstwo poszło. Tak więc po prostu zamówiłem bloczki, no i dojechały HDS-em. Zaczynamy działać z naszym tarasem. Rozmierzyłem sobie bloczki. To są bloczki betonowe, fundamentowe. Je sobie tutaj zabetonujemy, wykopiemy dziury i tak to osadzimy. Tutaj już mamy część tarasu, ale chcemy się do tego dołączyć. O, do tego tarasu będziemy się dołączać. Tutaj pójdą belki. Tak to jest wstępnie rozmierzone, dużo tych bloczków, ale chcę, żeby to było stabilne i mocne. Także tutaj wszędzie będą właśnie zamontowane te bloczki. Już sobie wytyczyłem tutaj sznurkiem cały rozmiar naszego tarasu, więc zaczynamy. Gdy bloczki dojechały, rozłożyłem je wszystkie na trawie, żeby zobaczyć, jak to ma wyglądać. Ustaliłem wszędzie, w którym miejscu, który bloczek ma się pojawić i pod tymi bloczkami wykopałem dziurę. Wszystkie bloczki osadziłem na suchym betonie. Dla mnie było to najlepsze rozwiązanie z tego względu, że po prostu nie musiałem używać jakiejś betoniarki czy coś takiego. Po prostu wysypywałem ten suchy beton z worka prosto do dziury i zalewałem go wodą. Ustawiałem na tym bloczek, aby go wyrównać, tak żeby był poziom. Bloczki betonowe ułożone na betonie. Beton kupiłem taki specjalny do tego, że po prostu go zalewacie tylko i wyłącznie wodą. Nie trzeba go jakoś rozrabiać w betoniarce. Wystarczy wysypać, zalać i to wszystko. Poszło 30 worków betonu. Bardzo dużo. Tak mi się przynajmniej wydaje, że poszło go bardzo dużo. Na 26 bloczków. Wszystkie są już zamontowane. Teraz jeszcze będę na to wszystko kładł agrowłókninę. Wykopane tutaj nie jest jakoś głęboko. To jest po to, żeby wyrównać jakby tutaj teren pod nasz taras. Poza tym to jest taras, nie dom. Ten beton wychodzi tutaj później wyżej, jak widzicie, bo bloczek ma 12 cm, jego tutaj wystaje z jakieś 2 cm. Tak więc tego betonu jest tutaj sporo oblanego jakby na obkoło. Bloczki wszystkie wypoziomowałem, jest w miarę równo, ale tym się kompletnie nie przejmuję, bo to nie musi być równo jakby w poziomie te bloczki jakoś bardzo, z tego względu, że teraz, gdy będę kładł na to cały stelaż drewniany naszego tarasu, to tu będę wiercał się dopiero takie wiertłem, będę tam wkładał pręt gwintowany i dopiero wtedy na tych prętach gwintowanych, który będzie w każdym bloczku, będzie właśnie taki pręt gwintowany i dopiero na nich będę uzyskiwał ten prawdziwy poziom całego tarasu. Bo tak będzie po prostu mi prościej, że po prostu nakrętką będę kręcił i będę podnosił sobie cały taras do góry bądź go opuszczał. Taki jest plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie to musi wszystko nam tutaj wyschnąć. Jeszcze to polewam, bo tu niektóre bloczki były wcześniej kładzone. Całość zajęła mi 3 dni. Oczywiście nie ciągłej pracy,
Natomiast 3 dni to trwało. Wszystko zasypać, ustawić ten poziom z bloczka na bloczek i tak dalej. Roboty bardzo dużo, ale efekt jest spoko. Jestem zadowolony. Teraz będziemy układać tutaj bloczek na bloczek już na zaprawie murarskiej w piance. Aż zrównamy się tutaj mniej więcej z tym tarasem. Oczywiście trochę niżej niż taras, bo będzie tu jeszcze szła belka i będzie wystawiony ten pręt. Więc zobaczę, ile bloczków mi tutaj wejdzie, aby zrównać się mniej więcej z tarasem. No gdzieś takie jakieś 20 cm niżej niż taras, żebym mógł później zamontować resztę rzeczy, które tutaj planuję. Odległości, jakie są między bloczkami, to widzicie na projekcie. Wiem, że to są trochę szerokie te odległości, ale tu jeszcze będzie poprzeczne belki będą i dopiero na to pójdzie deska. Tak więc tu naprawdę będzie później gęsto. To jest tylko kwestia podtrzymania całego tarasu, więc wydaje mi się, że taka odległość, jak tutaj mam, stanowczo wystarczy. To co? Ja się biorę za przygotowywanie folii. I lecimy z tematem. Awogrowłóknina rozłożona. Powycinałem wszystkie dziury. I teraz pokazała nam się prawdziwa wielkość naszego tarasu przyszłego. Więc jest dosyć spory. Wygląda to dobrze. Możemy zacząć działać z spięciem się w górę. Czyli kładzenie kolejnych tutaj bloczków betonowych. Bloczki kładę na zaprawie, która jest wypuszczana po prostu z pistoletu. Tak jest najszybciej, najłatwiej, nie trzeba nic rozrabiać. Żeby skorygować jakby poziom, to jest to o wiele trudniejsze na piance. Pianka, już wam pokażę, jak ta pianka wygląda. Zaprawa muralska, tak to wygląda, z pistoletem. Pistoletem sobie normalnie psikacie i kładziecie po prostu następny klocek betonowy. Zero da się uzyskać, ale jest to trochę karkołomne ze względu na to, że ta pianka trochę rośnie. Ona nie jest tak bardzo niskoprężna, jest spoko. Natomiast troszeczkę rośnie i trzeba na to uważać, żeby wam po prostu taki bloczek nie zjechał w trakcie, gdy ona się jeszcze rośnie i podnosi. Ale jak zobaczycie tutaj, tutaj minęło jakieś 20 minut. Wszystko się trzyma, nic się nie dzieje, więc będzie to na pewno stabilne. Przed położeniem pianki każdy bloczek trzeba zwilżyć, żeby był delikatnie mokry, nie jakoś przesadnie, ale żeby po prostu miał w sobie wilgoć, wtedy pianka ma lepiej chwytać. Więc ja sobie przed położeniem bloczków po prostu... Cześć! Przed położeniem bloczków po prostu je delikatnie zraszam wodą. Dobra. Czasami się nie chce kleić. Ale później trzyma bardzo dobrze. Właśnie tak to wygląda. Trochę nachytować. Tyle wystarczy. Lepiej jest robić właśnie tak, żeby zostawiać sobie tutaj wolną krawędź, z tego względu, że jak pianka zostanie dociśnięta, ona wypływa na boki, o jak tutaj widać, więc ona i tak dostanie się w każdą szczelinę, natomiast nie wypływa jej aż tak bardzo dużo, jeśli zaczniemy sobie trochę wężej.
gotowe. Tak to aktualnie wygląda. Poziomu idealnego nie ma. Ale to jak cały czas mówię, ma to dla mnie bardzo małe znaczenie. Bloczki idą równiusieńko. Jak tutaj zobaczycie sobie, to one idą naprawdę fajnie wszystkie. Bo teraz na nie położymy te belki. Musimy jechać do tartaku, zamówić belki. Mam nadzieję, że będą dostępne takie 15, 15 cm, coś takiego bym chciał. I wtedy będę decydował jeszcze, czy dokładam jeszcze jeden bloczek, czy nie dokładam jeszcze jednego bloczka. To wszystko zależy od tego, jakiej wielkości drzewo uda nam się po prostu załatwić. I tak będziemy z tym działać. Wygląda to super. Zrobiłem to właściwie w jeden dzień. Wszystkie te bloczki położyłem w jeden dzień, więc nie jest to tak dużo pracy, zwłaszcza dzięki tej piance idzie to bardzo, bardzo szybko. Co prawda jest męczące, no bo musiałem tutaj przenieść około 80 tych bloczków betonowych, każdy se trochę waży, więc 80 razy szedłem po bloczek, więc zrobiłem trasę 160 razy. Może nie jest idealnie równo, bo widzę, że tutaj gdzieniegdzie coś tam schodzi, natomiast jest super. Jestem mega zadowolony. Poobcinałem jeszcze pianki wszędzie, tak co wystawały, bo ona w taki sposób tutaj wypływa poza. To jest wypływa to jak zwykła taka piana, którą uszczelnie dajecie, montujecie drzwi albo parapety, coś w tym stylu. To jest też taka, można powiedzieć, niskoprężna. Ona jakoś bardzo nie puchnie, ale trochę mimo wszystko podnosi bloczki. Jak widzimy, tutaj mamy co najmniej 4 mm. Ten bloczek podniesiony, ten również, więc na wszystkich bloczkach podniosło się to jakiś centymetr. Z ponad centymetr podniosły się bloczki od projektu, bo z projektem miałem, nie przewidziałem tego centymetra w górę i dlatego teraz się zastanawiam po prostu nad drewnem i nad tym, żebym później dał rady bez problemu przykręcać i poziomować to drzewo, które tutaj zamontuję na tych prętach gwintowanych. No, więc teraz jeszcze każdy bloczek będziemy nawiercać, wkładać pręt, zalewać go i powinno być dobrze. Bloczki nie są idealnie równe. Jakbyście coś takiego kupowali, to nie liczcie na to, że one będą wam idealnie pasować, ze względu, że one są różnie nadlane. Jak widzicie na przykład tutaj, na tym bloczku, tutaj wystaje tyle. I tak samo gdzieniegdzie wystaje też dołem, więc tutaj poziomowanie ich jest bardzo trudne na takiej piance. Na pewno lepiej by się to robiło na zaprawie. Na pewno by się dało to lepiej wyrównać. Natomiast to jest tyle roboty z zaprawą, że aż mi się odechciewa. Więc po prostu pianka górą. W momencie, kiedy nie musi to być idealnego zera, bo nie na tym bezpośrednio stawiacie drzewo, to pianka jak najbardziej. Natomiast jeśli miałbym na tym kłaść drzewo, to nie zdecydowałbym się w życiu na piankę. To nie ma szans. Wolałbym to robić już na zaprawie, bo wiem, że na zaprawie zrobiłbym to po prostu bardziej dokładnie. Gdy już miałem wszystkie bloczki ułożone, zajechaliśmy do tartaku zamówić drzewo. My wzięliśmy deski 3 cm i je będziemy później jeszcze malować, olejować i tak dalej, ale to jest dopiero dalszy etap. Na drzewo czekaliśmy około 3 tygodni. Też była taka okres bardzo deszczowy, więc fajnie, że to przyjechało po prostu później do nas, bo tutaj musielibyśmy to gdzieś schować, a tak to było tam przechowywane w suchym miejscu, także one do nas dojechały wyschnięte. Dotarły nam kantówki. Piękne są, wyszlifowane, prościutkie, takie jakie chciałem. Super pan z tartaku się spisał. Jak zobaczycie, tutaj mamy te spodnie kantówki, no nie, które będą na tych śrubach, no to mamy 15 tutaj, 15 cm na 15 cm. Natomiast te, które, na których będą już montowane deski na tarasie, są trochę mniejsze i one mają na szerokość 10 cm, a to dlatego, żeby bez problemu tutaj tą deskę mocować po prostu, a na wysokość mają 7 cm. Dlaczego na 7? Bo tak nam wychodzi w tarasie po prostu, że tyle potrzebowałem, żeby móc fajnie połączyć taras z oknem. Ale tak sobie to zaplanowałem, tak sobie to wszystko wyliczyłem. Dodając oczywiście jeszcze 3 cm grubości deski i tak dalej, czyli łącznie tutaj będziemy mieli 7 plus deska
no to mamy 10, około 11 cm, bo jeszcze będą jakieś tam podkładki i tak dalej. Musimy je zabezpieczyć po prostu przeciw kornikom i jakimś wszystkim szkodnikom, które mogą się dostać do drzewa. Na impregnacie pisze, żeby malować to wszystko pędzlem, natomiast jak zobaczyłem ilość, którą muszę pomalować, zdecydowałem się mimo wszystko na wałek. Mam nadzieję, że wałek zadziała równie dobrze, także kupiłem już zestaw wałków i będziemy jechać i malować. Wszystkie kantówki zostały pomalowane dwa razy impregnatem. Pomagał tutaj mój tata. Marta bardzo dużo malowała. Właściwie ona tutaj najwięcej malowała, więcej niż ja, bo ja jej po prostu te belki przekładałem, aby było jej wygodnie malować. Tata też nam tutaj bardzo dużo pomógł, bardzo dużo pomalował. I gdy mieliśmy już wszystkie kantówki pomalowane, wszystkie bloczki ustawione, wymurowane, mogliśmy zabrać się za nawiercanie dziur pod pręty gwintowane. To nie było jakieś trudne, wystarczyło prosto przez belkę, jak wcześniej przewiercałem ją, po prostu wiertłem do drewna, to przez tą samą dziurę przewierciłem po prostu prosto w bloczek i w taki sposób wiedziałem, że to na pewno będzie wszystko pasować, że każdy pręt spasuje mi do kolejnej belki. Belki już położone na naszych bloczkach. Zaznaczyłem sobie dokładnie, gdzie jest środek bloczka i tutaj w tym momencie będę robił otwór na śrubę, a później w tym miejscu jeszcze przewiercę belkę na wylot. Tutaj właśnie mam z tej strony już to zrobione, czyli mamy tutaj otwór tą otwornicą zrobiony. Tutaj będzie właśnie śruba trzymała i to będzie ucięte. Natomiast tutaj z dołu mamy dwie śruby, bo jest kontra, po prostu ona jeszcze nie jest mocno przykręcona, tylko jest tak przyłożona. Ja jeszcze to będę równał, natomiast jest tu już kontra, żeby po prostu od chodzenia po tym się to nie ruszało, nie odkręcało tutaj ta podpora. Wszystko jest tutaj złapane na kotwie chemicznej. To też wam pokażę, jak to wierciłem. Właśnie na podstawie tej tutaj belki, czy tamtej, zobaczycie sobie. Fajnie to wyszło, jest to równiusieńko. Tutaj jeszcze muszę końcówkę troszeczkę podnieść do góry. Ale to jest super, bo teraz jak to mam wszystko na tych śrubach, to wystarczy mi pokręcić trochę tą śrubą i całość tej belki długiej mi się po prostu poziomuje. Jest w tym trochę zabawy z tego względu, że my musimy dorównać się do aktualnego po prostu tarasu, żeby go powiększyć, ale wszystko idzie ku dobremu. No i teraz wystarczy sprawdzić, czy jest dobra głębokość tego otworu. Ja sobie najpierw na dół daję śrubę i na górę daję nakrętkę, żeby sprawdzić, czy to jest dobrze. Z tego względu, że jak za pierwszym razem dałem odwrotnie, że to dałem po prostu tutaj do środka, to później ciężko jest to ze środka wydobyć. Więc tak szybciej jest po prostu to sprawdzać. Lecimy kolejne dziury. To jest zarąbista otwornica, idzie jak szalona, nie rzuca nią na boki i tak dalej, także dam wam linka w opisie filmu, jeśli bylibyście zainteresowani kupnem. Ja ją kupowałem po prostu na Allegro i jest mega fajna, także idealna pod właśnie podkładki, które mam kupione i kurde, naprawdę jedna z lepszych. Ja robię już którąś kolejną dziurę, a ona dalej ostra jak brzytwa. Zrobiłem sobie taką konstrukcję, żeby na pewno wiercić prosto, z tego względu, że jak wierciłem ręką, to nie zawsze jest to idealnie równo przez taką belkę, a później ten pręt może ciężko przechodzić. Dlatego najlepiej jest właśnie takim stelażem, dzięki któremu możemy równo to wiercić. To kupowałem na Allegro jakieś tam lata temu, a cały czas się przydaje.
Razek mam już nawiercone. Tutaj otwór, który jest na pewno w kącie prostym w dół, to w tym momencie już sobie teraz włożę normalnie wiertło i dowiercę to do końca. Jak widzicie, ta głębokość wystarczy, żeby to mieć na pewno w pionie. Tutaj jeśli chodzi o dalsze wiercenie, bo ta maszynka niestety nie pozwala mi na to, abym mógł zrobić to głębiej, ale teraz bez problemu mogę to przewiercić. Wszystkie otwory napręty już nawiercone. One jeszcze się chwieją, dlatego może nie są tak równo, bo one tutaj mają jeszcze delikatną możliwość ruchu, ze względu na to, że jeszcze nie jest to w kotwie chemicznej. Są tylko na razie tak wsadzone te pręty. Ale super. Będzie to mega stabilne na pewno. I to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek się Wam podobał. To jest pierwszy odcinek tam z dwóch albo z trzech. Zobaczymy, ile z odcinków uda mi się to złożyć. Pracy było bardzo dużo, trwało to sporo jeszcze z tym czekaniem na drzewo i tak dalej. Mogłem po prostu zamówić drzewo wcześniej, tak by było najlepiej. Natomiast nie byłem pewny, jak na tych bloczkach mi wyjdzie ta wysokość, żeby połączyć się z tarasem, więc wolałem to zrobić, gdy już będę miał bloczki położone i wtedy sobie wszystko zamówię. Tak więc z tego względu wszystko się wydłużyło. Deski na taras też przyjechały trochę później, bo przyjechały chyba po miesiącu dopiero od zamówienia. Ja zapraszam Was na kolejny odcinek i do zobaczenia.